W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić aplikację Sketch Junior. Jest to popularna aplikacja, szczególnie wśród polskich nauczycieli informatyki, ponieważ wykorzystywana jest właśnie do nauki programowania w szkołach. Jeżeli chodzi o wersję Sketch Junior, jest ona przygotowana dla trochę młodszych dzieci, powiedziałbym w takim kategorii wiekowej 6 do 8-9 lat. Ja ją osobiście wykorzystuję nie tylko do tego, by uczyć programowania, ale jest to świetna apka do tego, by przenieść Wasze ulubione bajki, Wasze historie właśnie w świat kodowania i przy okazji zobaczyć, w jaki sposób można poszczególne postacie, w jaki sposób dane lokacje można zakodować i właśnie wykorzystać ten prosty język kodowania. Oczywiście jak myślimy o języku kodowania, pierwsza nasza myśl to widzimy długi tekst, jakieś nieznane nam znaczki. W tym przypadku nic takiego nie ma. Kodujemy za pomocą bloków, mamy proste polecenia, wszystkie bardzo fajnie zwizualizowane. Od czego zaczynamy? Oczywiście od pobrania apki z App Store, a następnie od utworzenia nowego projektu. Aplikacja jest stworzona w ten sposób, aby synchronizować się też z innymi urządzeniami. Tak też, jeżeli Wasze dziecko chciałoby popracować na komputerze zamiast na iPadzie, w bardzo prosty sposób możecie przenieść taki gotowy projekt. Ale zaczynamy. Tworzymy nowy projekt i pojawia nam się nasz kod. Kod, który jest naszą podstawową postacią. Oczywiście to, co jest najfajniejsze i to, co nad czym dzieci spędzają najwięcej czasu, to oczywiście personalizacja tej postaci. Po prawej stronie macie dodatkowe lokacje, dodatkowe przestrzenie, zaraz opowiem, jak je wykorzystać, a po lewej stronie właśnie dodawanie postaci i ich personalizację. Tutaj symbol takiego pędzla powoduje, że pojawia się edytor. Edytor, w którym możecie zmienić kolory, możecie dorysować coś. Tu dzieci mogą zaszaleć. Oczywiście, jeżeli macie zamiar prowadzić jakieś regularne zajęcia w Waszym domu z programowania, polecam nie pokazywać tego edytora od razu, ponieważ powoduje to, że dzieci zostają w tym edytorze na zawsze i godzina bardzo szybko mija na samym zmienianiu kolorów, na zmienianiu tła i tak dalej. A właśnie jeżeli chodzi o tło, to na górze jest właśnie taki symbol pejzażu i pod nim kryją się różnego rodzaju tła. Są to takie tła jak pomieszczenia, jakieś otwarte przestrzenie, scena teatru, boisko, a dodatkowo możecie także wgrać oczywiście swoje własne lub je własnoręcznie narysować. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od naszej postaci. Naszą postacią możecie ją przemieszczać na tej planszy, po prostu dotykając jej palcem i przenosząc ją z lewej na prawą. Ale nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby stworzyć historyjkę za pomocą palca i żeby przesuwać tą postacią. Na dole macie różnego rodzaju bloki. Są one podzielone na kilka segmentów i te segmenty są wyróżnione kolorami. W pierwszym segmencie są bloki startowe. Bloki, które wyzwalają akcję. Blok z zieloną flagą powoduje to, że w ogóle zaczynamy, że coś się dzieje w momencie naciśnięcia przycisku start. Dalej mamy bloki, które mówią o tym, że wywołujemy akcję po dotknięciu tej postaci, czyli dodajemy element interakcji z tą naszą historyjką. A kolejne elementy to blok interakcji z innym użytkownikiem, raczej z inną postacią na naszej planszy. Blok interakcji związany z nadejściem wiadomości. To chodzi tu o to, że taki blok wywołuje jakąś reakcję po tym, jak dopiszemy coś, czy wejdziemy w jakąś charakterystyczną interakcję. Te interakcje możecie wybierać. Pod każdym blokiem znajduje się taka strzałeczka, która rozwija listę. I dalej mamy bloki ruchu. I tu oczywiście mamy bloki, które przesuwają naszą postać w lewo, w prawo, do góry, do dołu, czy ją obracają. Warto pamiętać, że ta postać i w ogóle nasza plansza jest płaska. Dlatego jeżeli myślimy o obracaniu, to jest to obracanie na zasadzie obracania takiego
jakbyśmy chcieli postawić postać na głowie, tak? Nie możemy jej obracać na zasadzie takiej, że zobaczymy jej plecy, tak? To jest wszystko spłaszczone, mamy tutaj bardzo, bardzo uproszczoną grafikę, tak? Dlatego nie możemy od tego dużo wymagać. I podobnie jak z blokami startowymi, każdy blok ruchu ma taki punkt pod spodem, gdzie możemy wpisać na przykład, ile kroków ma nasza postać wykonać. Następnie różowe bloki. Różowe bloki służą temu, by wprowadzać różnego rodzaju interakcje z innymi elementami, zmniejszać naszą postać, zwiększać czy zmieniać jakby plan tej historii. Dalej to, co dzieci uwielbiają najbardziej, dźwięki. Bloki z dźwiękami i są tu dźwięki, które są już gotowe. Możemy wybrać z biblioteki gotowe dźwięki, a także możemy nagrać własne dźwięki za pomocą wbudowanego mikrofonu. I te elementy trochę bardziej zaawansowane, czyli bloki logiczne, bloki z pętlami, bloki, które wyzwalają różnego rodzaju akcje czasowo. To jest właśnie ta pomarańczowa część. I oczywiście mamy bloki kończące nasz zaprogramowany ruch. I teraz, tak jak mówiłem na początku, warto to wykorzystać do tego, by opowiedzieć jakąś historię. I możemy wybrać różnego rodzaju postaci. Może to być jakiś człowiek, jakiś ludzik, a może być to historia o skaczącym grzybku i na przykład złym smoku. Tak? I nasze zadanie, na przykład, to może być po prostu zaprogramowanie takiego grzybka, muchomorka, który będzie zwiedzał jakiś las i będzie musiał na przykład przeskakiwać nad piłką, tak? I dodając taki program, możemy ustawić mu od razu różne przyspieszenia w zależności od tego, co się stanie, co się zadzieje, gdy napotka inną postać, czy będzie musiał ją na przykład przeskoczyć. Ale zanim zaczniecie programować, warto sobie przetestować, jak w ogóle wygląda ruch na tej planszy. I żeby wam to ułatwić, to na górze jest taka opcja zmiany wyglądu. Pojawia wam się siatka. I teraz na przykład, jak tu mam piłkę, ta piłka ma taki mały kwadracik w środku. To oznacza, że ta piłka znajduje się na przykład w tym przypadku w polu piąty rząd, dziewiąta kolumna. I to oznacza, że druga postać zareaguje na tą piłkę dopiero wtedy, kiedy uderzy w ten kwadracik. Nieważne jest to, jak duża jest postać graficznie, ważne jest to, gdzie znajduje się właśnie ten kwadracik. To jest jedyna trudność tej aplikacji, którą trzeba zrozumieć, którą trzeba wytłumaczyć dziecku. Następnie, jak już stworzymy opowieść na jednej planszy, możemy dodać kolejne. I nasza postać może poruszać się między tymi planszami, aby stworzyć całą opowieść. Jak stworzycie już taką opowieść, możecie się oczywiście zapisać, zapamiętać w tej aplikacji, ona nie zniknie. Warto też dodać to, że w tej aplikacji jest coś w rodzaju autozapisu, tak też nawet jeżeli dziecko się zapracuje i zapatrzy w apkę i rozładuje się dziecku iPad, to bezproblemowo projekt jest zapisany, nie ucieknie, nic się z nim nie stanie. Dodatkowo, jeżeli chcielibyście poszukać trochę inspiracji, na stronie Scratcha znajdują się gotowe projekty. Możecie podejrzeć, co zrobiły inne dzieci, co można wyczarować z tej aplikacji. A dla bardziej zaawansowanych użytkowników, czyli dla starszych dzieci, polecam aplikację w takiej już standardowej wersji Scratch. I tam już mamy dużo bardziej rozbudowane elementy blokowe. Mamy dużo więcej opcji i możemy stworzyć bardziej zaawansowane historyjki, a także różnego rodzaju minigry. I podobnie jak w przypadku Scratcha Junior, są też gotowe projekty, możemy podejrzeć, co możemy zrobić i gotowe samouczki. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie pokażę wam, jak stworzyć minigierki, jak stworzyć w ogóle fantastyczną platformówkę z aplikacjami od Avoy Kido. Dzięki wielkie.